Jak wykonać łańcuszek podwójny z narzucanej nitki? Nie zaczynamy od początku, tylko musimy sobie kawałek nitki odłożyć, taki jaki będzie nam potrzebny do wykonania łańcuszka. I sobie robimy pierwsze oczko. Już jest zrobione. Teraz nitka, ten kawałek odłożony. I no widzicie, ja zawsze nitkę trzymam tak do robót szydełkowych, no ale postaram się jakoś tak po ludzku to zrobić. Aparat się zbuntował. Dobrze, po ludzku tak. A ta nitka, no tutaj powiedzmy na kciuk. Końcówka nitki. Wchodzę szydełkiem pod. Chodzi o to tylko, żeby tą nitkę sobie narzuciła tak luźno na szydełko. Tu teraz przytrzymuję, biorę nitkę, zahaczam, narzucam na szydełko, przeciągam przez obie pętelki znajdujące się na szydełku i znowu pod tą nitkę tak ją luźno sobie ładnie na szydełko zarzucam, łapię nitkę z palca wskazującego i przeciągam przez wszystko. Tak, tu są narzuty, tam jest oczko, tutaj przeciągam narzut. O, narzut. Bardzo łatwa metoda, łatwy sposób, a po wszystkim. Fajny